Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na serwerach testowych pojawiły się właśnie trzy nowe skórki, naraz jednocześnie. Także w tym filmie zobaczymy sobie te skórki, coś tam je pewnie ocenimy, zobaczymy sobie animację nowych zdolności i ewentualnie omówimy na koniec warianty zdobywania tych skórek. Także jeszcze zanim zaczniemy, tutaj taka mała informacja. Na serwerach głównych niedługo pojawi się to, czyli to jest taka nagroda na święta, 1500 diamentów i skrzynka z wyborem. Mamy tutaj esencję, dwa zwoje, to jest raczej słabe akurat, 20 emblematów zwykłych, 12 wzmacniających lub 80 magicznych esencji. Ale przechodzimy już oczywiście do tematu tego filmu, także do skórek. Te skórki są do rodzinki i tutaj pewnie większość osób już wie, o które postacie chodzi. Także mamy tutaj Szemirę. Także tego akurat można było się spodziewać. Mamy w końcu mroźną Szemirę. Także wygląda ona w ten sposób, czyli w sumie dokładnie tak jak boss na Spaczonym Królestwie, czy też ta Szemira z eventu, która była chyba na święta w zeszłym roku, nie? Także kto wie, czy teraz nie dadzą innego bossa? Bo w sumie to by było troszkę bez sensu. Także przetestujemy sobie. Według mnie to jest najlepsza skórka. Przede wszystkim według mojej osobistej opinii, ona wygląda najlepiej i animacje zdolności też są najlepsze, zobaczcie. Także całkowicie zmienia to Ultimate'a. Tutaj jest naprawdę ogromna, zauważalna różnica w Ultimate'cie, prawda? Jeszcze sobie chwilkę popatrzymy, żeby to wszystko zobaczyć. Nie będę pokazywał przez 5 sekund. Jak już się nagrywa, to oczywiście sobie popatrzymy troszkę dłużej. Dobra, także to by było, jeżeli chodzi o Szemirę. Później sobie omówimy, jak je zdobyć, a w sumie pogdybamy sobie, jak je zdobyć. Także następną postacią, jak łatwo się domyślać, jest nie kto inny jak Niru. I tutaj są mieszane uczucia na Reddicie, na Facebooku itd., itd. I się nie dziwię, bo oczywiście Niru jest to postać legendarna, więc z jednej strony bez sensu robić do niego skórkę, z drugiej strony wrzucili całą rodzinkę, więc dziwne by było, gdyby wrzucili do dwóch pozostałych z rodzinki, a nie rolali, prawda? Także to nabiera nowego sensu. Także wygląda w ten sposób. Po prostu ma tutaj taką mroźną kosę i tak wygląda podczas walki. Według mnie Niru jest to najgorszy skin. Nie dlatego, że jest to postać legendarna. Po prostu jego efekty no na mnie nie robią wrażenia. No zobaczcie. Są oczywiście zmienione, jednak no nie umywa się to według mnie w żaden sposób do Szemiry. Pewnie ktoś będzie miał inne zdanie i całkowicie je szanuję. Pamiętajmy, że każdy może mieć swoje własne zdanie. Także akurat może Niru za długo pokazywał nie będę. No nie ma, szczerze mówiąc, czego tutaj za bardzo oglądać. Także animacja już ma bardziej płynne i to widać. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego pana. No i pozostał jeden osobnik. Tylko, że tutaj muszę akurat wejść w portrety, bo na serwerze testowym go nie posiadam. Gdzie on tutaj jest? Tutaj. Także uwaga, ten skin może niektórych zaskoczyć. Mamy tutaj oryginalnego Daemona, a tutaj mamy Daemona ze skórką. Także po prostu mamy tutaj jakiegoś misiaczka. Daemon też jest przebrany za misiaczka. Pewnie niektórzy powiedzą, że słodkie. No w sumie można się troszkę zgodzić, także przechodzimy do bitwy. Według mnie Daemon ma drugie miejsce, jeżeli chodzi o skórkę. Co innego, jeżeli chodzi o wymianę, bo pewnie troszkę inaczej będę to ustawiał. Także jeżeli miałbym oceniać jakość w ogóle skórki i jakość animacji, to ja bym powiedział, że Szemira ma pierwsze miejsce, Daemon ma drugie miejsce, no i Niru niestety ma trzecie miejsce, czego można było się spodziewać. U Daemona wygląda to troszkę lepiej, przede wszystkim widać, że to jest skin całkowicie zmieniony. Efekt Ultimate'a też jest całkiem niezły. Tak samo ma zmieniony kolor tarczy. Także tutaj widać, że się naprawdę napracowali. Jeżeli jednak miałbym oceniać kolejność wymiany, no to chyba najbardziej logicznym priorytetem będzie Daemon, bo myślę, że on będzie najbardziej używany w endgame'ie na wysokich kampaniach. Następnie Szemira.
Yuniru polecam zapomnieć. Jeżeli będzie wybór czy coś takiego, no to Niru raczej nikt nie powinien brać. Z oczywistych przyczyn. Gdzieś tam jeszcze się pojawia ją opinię, że Niru może dostać reworka i pójść na poziom wzniosły. Przez to właśnie zmienili mu grafikę. Troszkę go tam usprawnili, powiedzmy. I dodatkowo dostał skina. No i ja nie sądzę, że on pójdzie na poziom wzniosły. Raczej takiej opcji nie ma. A teraz przejdziemy na chwilkę do Szemiry, bo na jej przykładzie będziemy pokazywali. Także jak widać po naciśnięciu skórki, mamy tutaj napis event limitowany. Oznacza to, że na 100% pojawi się event zimowy. No to akurat jest raczej oczywiste i tego nie trzeba nawet mówić. I tutaj jest kilka wariantów, które ludzie wymieniają gdzieś tam już na Redditach. Pierwszy wariant jest taki, że wszystkie trzy skórki dostaniemy za darmo, co jest absolutnie niemożliwe, bo to jest praktycznie no niemożliwe, żeby twórcy udostępnili nam je za darmo, bo też będą chcieli na nich w jakiś sposób zarobić. Drugi wariant jest taki, że jedną z tych postaci dostaniemy za darmo i tutaj też jest takie rozgałęzienie. Pytanie, jeżeli ten wariant będzie prawdziwy, bo ja myślę, że on jest najbardziej prawdziwy i najbardziej prawdopodobny, to pytanie, czy dostaniemy postać, którą twórcy sobie sami wybiorą. No i domyślam się, że to mógłby być Niru, co by było raczej słabiutkie. Czy na przykład dostaniemy skrzyneczkę i będziemy mogli wybrać jednego z tych trzech skinów za darmo. Reszta będzie na przykład podczas wymiany, nie? No i trzecia opcja jest taka, że nie dostaniemy nic za darmo i wtedy wszystkie trzy skiny będą na wymianie, do kupienia za pieniądze prawdziwe, czyli za złotówki w naszym przypadku w większości, lub na przykład, powiedzmy, wejdzie Podróż Cudów zimowa, tak, zimowa mapka, i tam na przykład mogliby dać skrzynkę z wyborem też jednej skórki. No ja najbardziej to widzę w ten sposób, żeby nie być zachłannym, ale nie też w taki sposób, żeby niczego nie oczekiwać, bo w końcu są święta. Widziałbym to w ten sposób, że dają jedną skrzyneczkę za darmo i możemy sobie wybrać jakiegokolwiek skina. Bierzemy oczywiście Szemirę lub Daemona. Następnie, jeżeli ktoś chce, to wymieni sobie z eventu za walutę drugą postać, Niru Oleje, bo tak jak mówię, no nie ma sensu kompletnie brać Niru. No bo nigdzie go nie będziemy używali raczej, tak? No tylko na początku gry ewentualnie. Także myślę, że to większego sensu by nie miało. Przede wszystkim Daemon, bo on będzie używany praktycznie do końca gry, jestem tego pewien. Szemira, no jeżeli daliby rok temu Szemirę jako skórkę, to jestem pewien, że większość by wybrała Szemirę, raz, że Daemona jeszcze wtedy nie było. A Szemirę by każdy wziął, bo była używana praktycznie przez każdego. Myślę, że przez 90 lub 95% graczy Szemira kiedyś była używana. I możecie mówić co chcecie, to była jedna z najlepszych postaci, ale kiedyś. Na niższych rozdziałach oczywiście. No i tak jak mówię, Niru to już jest całkowicie inna sprawa. Jego raczej sensu wymieniać nie ma. Także tak jak mówię, podsumowując, trzy nowe skórki. Wszystkie będą na pewno dostępne za pieniądze, no to jest oczywiste. No i pytanie, jak będziemy mogli je wymieniać? Czy dostaniemy coś za darmo? Czy tylko z eventu? Czy też na przykład z Podróży Cudów? Tego się jeszcze oczywiście dowiemy. Na 100% już teraz wiadomo, że pojawi się event świąteczny. Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Możecie oczywiście oceniać wszystkie trzy skórki w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.